All you want is my hunger. Dzień dobry, dzień dobry. W nowym daily vlogu jest sobota. My już jesteśmy po basenie. Max pojechał na myjnię, a ja mam w tej chwili ciszę i spokój w domu, więc mogę się do Was odezwać i poruszyć temat, który ostatnio Was bardzo zaintrygował, a mianowicie suplementy, preparaty, które używam, kuracje, które stosuję i tak dalej, i tak dalej. Zapytałam Was o to w jednym z moich ostatnich daily vlogów, kiedy pokazywałam Wam magnez, który zażywam i co się okazało, jesteście zainteresowani takim tematem. Tutaj też muszę zaznaczyć, że ja nie jestem dietetykiem, nie jestem lekarzem i nie jestem chemikiem, więc pokażę Wam to, co ja stosuję, ale jeżeli Was coś zainteresuje, to zanim to zamówicie, zanim to kupicie, warto jednak poradzić się Waszego lekarza, dietetyka, dietologa itd., itd., czy będą to preparaty dla Was odpowiednie. O! I tak, magnez, o którym już wspominałam i powiem tylko tyle, że zażywam go już od dłuższego czasu. Jest to magnez w postaci leku, Maglek B6, 50 tabletek w jednym opakowaniu i tutaj mamy magnezu mleczon 500 mg, czyli 51 jonów magnezu. Ja go zamawiam w aptece internetowej, płacę za niego około 10 zł, natomiast widziałam, że w Superfarm jest dostępny za około 13 zł. Więc magnez już mamy za sobą. Druga sprawa, i to jest kuracja, którą stosuję już od kilku dobrych tygodni. Jeśli śledzicie moje media społecznościowe, zwłaszcza Instagram, to też doskonale o tym wiecie, bo wielokrotnie na ten temat się wypowiadałam, wielokrotnie Wam polecałam te preparaty, a mowa tutaj o Chi Elixir. Buteleczka szklana, która zawiera 280 ml napoju kolagenowego lub też saszetki, które mają pojemność 38 ml. Dawka kolagenu, która jest zawarta w tych preparatach, to 3000 mg, czyli jest to taka optymalna dawka, którą możemy dostarczać do naszego organizmu. Ja już tę kurację stosuję ponad 6 tygodni i już mi się kończy, więc będę zamawiać kolejne opakowania, dlatego że chcę ją kontynuować aż do wiosny. Żeby ta kuracja tak naprawdę miała jakikolwiek sens, to warto ją stosować przez te minimum 3 miesiące i to jest udowodnione w badaniach. Nie będę też rozwodzić się dzisiaj na temat dokładnie tego kolagenu, dlaczego się na niego zdecydowałam, dlaczego ta marka, jakie są efekty stosowania kolagenu, ponieważ stworzyłam na moim blogu dosyć obszerny post. Ja Wam go tutaj w opisie podlinkuję i zajrzyjcie sobie koniecznie, bo tam opisuję całe moje obserwacje podczas tych 6 tygodni spożywania tego preparatu. Podaję Wam dokładny skład informacji, które zdobyłam od producenta, także myślę, że warto się tym zainteresować. A ja jeszcze będę Wam o tej kuracji kolagenowej wspominać a propos przygotowań do lata. Bo myślę, że to jest bardzo fajna sprawa, bardzo interesująca, a połączenie, co się okazało, magnezu plus napojów kolagenowych dało u mnie taki efekt, że bardzo zaskoczyły mnie rezultaty, także koniecznie sprawdźcie. Oczywiście kolagen i magnez to nie wszystko, bo jeśli dobrze pamiętacie, na początku grudnia wzięłam udział w bardzo ciekawej konferencji polsko-japońskiej w bibliotece uniwersyteckiej i tam dowiedziałam się również wielu ciekawych smaczków. Między innymi tego, że Japończycy są przodującym narodem, jeżeli chodzi o długość życia. I wyobraźcie sobie, że żyją ponad 80 lat. Dlaczego tak się dzieje? Jaki jest ten sekret Japończyków? Otóż oni piją bardzo dużo zielonej herbaty, ale też spożywają duże ilości litchi. Owoce litchi są na drugim miejscu po truskawkach, jeśli chodzi o zawartość polifenoli. A co to są te polifenole? To z kolei są, słuchajcie, takie substancje, które wymiatają wolne rodniki z naszego organizmu, czyli działają między innymi na stres oksydacyjny, ale też obniżają poziom cukru, poziom złego cholesterolu, działają na naczynia krwionośne. Są naprawdę bardzo potrzebne w naszym codziennym życiu. I jeśli jesteście takimi osobami, które mają dużą ilość tego stresu, czy to w pracy, czy też w domu, czy na uczelni, lub też aktywnie żyjecie, chcecie zadbać o swoje zdrowie, to warto pomyśleć o czymś takim. Ja po konferencji, jako jeden z gości, otrzymałam saszetki, które zawierają preparat
Oligoelit. Oczywiście ten preparat w oryginalnej wersji jest dostępny w takim słoiczku. Niestety nie pamiętam, jaką ilość tam jest, ma tych kapsułek, ale chyba kosztuje około 120 zł. W takiej jednej saszetce mam tutaj 15 kapsułek i uwaga, w składzie, w dwóch kapsułkach znajdziemy ekstrakt z lici 166,6 mg i ekstrakt z zielonej herbaty 33,4 mg. Nie ma żadnych innych substancji kontrowersyjnych oprócz dekstryny, czyli substancji wypełniającej, i stearynianu wapnia, który jest środkiem przeciwzbrylającym. To nie jest produkt, który posiada GMO. Przeszedł te wszystkie normy badań, otrzymał te normy ISO, ale też, co jest ciekawe, oprócz tego, że jest to suplement leku, przeszedł on wiele badań. Ponad 30 badań na różnych uniwersytetach na całym świecie. To jest ciekawy suplement diety i ja postanowiłam właśnie wprowadzić go do mojej codziennej rutyny. Natomiast nie mogę Wam dzisiaj powiedzieć nic więcej na jego temat, czy są jakieś efekty, bo zdecydowanie za krótko go stosuję. Zrobię to za jakiś czas, na pewno podzielę się opinią na temat tego preparatu na moim blogu, podobnie jak było w przypadku kuracji z kolagenem. Będę go cały czas stosować, czyli magnez, napoje kolagenowe i ten oto preparat. Ale gdzieś mniej więcej pod koniec wiosny chcę też wprowadzić coś nowego, a mianowicie kolejny suplement z Medere Lab. Ja o tej marce Wam już wspominałam, bo stosowałam kurację w okresie letnim i na początku wiosny, która bardzo dobrze na mnie wpłynęła. Tę kurację zakończyłam we wrześniu, a to jest coś nowego. Nowość marki Medere Lab. Wiem, że są dostępne 3 takie słoiczki, które tworzą pełną kurację dla kobiet w menopauzie. Ale ja mam tylko jeden słoiczek, który bardzo fajnie ma wpłynąć na utrzymanie zdrowej skóry. I tak jak mówię, będę po niego sięgać już w okresie tym późnowiosennym, w okresie letnim i wtedy zobaczymy, czy też tak fajnie podziałał jak ta kuracja granatowa, którą stosowałam wcześniej. O, także kochani, to będzie tyle, jeżeli chodzi o moje kuracje i suplementy, ale muszę jeszcze wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. Otóż od wielu lat sięgam po zioła i takim standardem w mojej codziennej diecie, takim codziennej rutynie, oprócz zielonej i białej herbaty, nie piję absolutnie czarnej herbaty, jest pokrzywa, czystek, melisa i rumianek. W razie, kiedy czuję, że coś innego powinnam wprowadzić, że coś tam się dzieje w moim organizmie, że muszę na coś konkretnie podziałać, wtedy stosuję też inne zioła. Jeśli śledzicie mnie tutaj na moim YouTubie, na moim kanale, czy też w moich mediach społecznościowych, to wiecie, że mam całą szafkę w kuchni pełną różnego rodzaju ziół, herbat, mieszanek i tak dalej, i tak dalej. Troszkę na ten temat wiem, troszkę się tym interesowałam. W ogóle ziołolecznictwo to jest bardzo ciekawy temat. Polecam Wam się tym zainteresować. Jeśli właśnie żyjecie zdrowo, zdrowo się odżywiacie, to te zioła warto wprowadzić też do takiej codziennej rutyny. Natomiast jest to też taki troszeczkę kontrowersyjny temat, bo zioła to są naturalne leki i trzeba też z nimi uważać, trzeba wiedzieć, jak je odpowiednio przygotować, jak je też odpowiednio stosować. To nie jest łatwy temat i potrzebna jest tutaj naprawdę spora dawka wiedzy. Jestem ciekawa, jakie Wy stosujecie kuracje, po jakie suplementy sięgacie, co Was interesuje, na co działacie konkretnie. Dajcie znać w komentarzach, bo myślę, że to jest naprawdę fajny temat i byłoby ciekawie, interesująco, gdybyście też podzielili się tym, co na Was wpływa dobrze, co sprawia, że Wy dobrze się czujecie, że macie dobre wyniki badań, że Wasz organizm dobrze też działa, Wasza skóra dobrze wygląda, także dajcie koniecznie znać. Rozgadałam się, więc teraz się szykuję, zmykam, zaraz będzie po mnie Max. Jedziemy załatwiać wszystkie nasze ważne sprawy, a jak potoczy się ten dzień, to oczywiście się wszystko okaże w praniu, jak to się mówi, także zapraszam Was do dalszej części dzisiejszego filmu. W związku z tym, że jutro będziemy mieć gości, pomyślałam, że przygotuję takie kruche ciasteczko. Jak widzicie, mam już tutaj gotowe ciasto, a do niego będę robić masę, cukier brązowy, rodzynki
i duża ilość cynamonu. Mieszam ze sobą cukier, rodzynki i cynamon i teraz będę dodawać do tej masy tak mniej więcej 50 gramów rozpuszczonego masła. No i zobaczcie, masa wygląda tak, przypomina trochę taki mokry piasek i teraz będę ją przekładać na ciasto i rozsmarowywać. Teraz zwijam ciasto w rulon. A tak przygotowany rulonik wstawiam do lodówki na jakieś 15 minut. Później będę rozgrzewać piekarnik do 180 stopni i pokażę Wam jeszcze, jak to wszystko będzie wyglądało po wyjęciu z lodówki przed wstawieniem do piekarnika. Pokroiłam rulonik w takie oto cząstki, zobaczcie. I teraz do piekarnika, tak jak wspominałam, na 40-45 minut. Poczekamy, aż się upieką. I gotowe! Będą na jutro. Może nie prezentują się jak najbardziej pięknie, wspaniale i uroczo, ale uwierzcie mi, że są pyszne, kruche, słodkie i bardzo dobre do kawy. Praktycznie gotowa do wyjścia, zakładam kurtkę i lecę. Jedziemy teraz do Arkadii, bo tam spotkamy się na miejscu z naszymi znajomymi, którzy właśnie wrócili z wyjazdu świąteczno-sylwestrowego do Polski. Napijemy się wspólnie kawy i później polecimy coś zjeść. Dobra, naprawdę? Tak. Bardzo wszystko dobra. Wszystko dobrze, tak. Jest teraz. Tak, możemy wracać do domu. Na relaks. Nie, jakiś relaks. Film. Nie, dlaczego mam bambini, kot, poczekać do domu. Dobra, no, bambini. No tak, trzeba koty nakarmić obowiązkowo, bo już pewnie szaleją tam w domu z głodu. A przy okazji zapytam się Was, czy już macie pochowane choinki. Pochowane. Rozebrane choinki. Bo ja myślę, że za chwilę zaraz się za to zabiorę, jak wrócimy do domu. Także czas się, kochani, pożegnać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Arrivederci, bella ciao.